palcem. Demolujesz miasto, doktorze Octopus! Masz natychmiast przestać i odstawić te samochody! Ej, auta są do jeżdżenia, nie do rzucania! Muszę go powstrzymać, zanim zrobi komuś krzywdę. Wielce irytujące. Ale chyba nie wierzysz, że te twoje niedorzeczne sztuczki mnie powstrzymają, prawda? Nie, ale Miles jak najbardziej. Doc Ock związany jak świąteczny baleron. Tyzio! Działamy! Biegnij za tym kotem! Gdzie on się podział? Chyba siedzi w jednym z tych pudeł. Dobra, wyłączę całą tę maszynerię. To skomplikowany system, Spidey. Czy ty na pewno wiesz? Nie rozpraszaj mnie. Myślę... I chyba go rozpracowałem. Nie, chyba przez pomyłkę uruchomiłem drony. Oj, kurczę, nabroiłem. Popełniłeś błąd, ale człowiek się uczy na błędach, więc teraz go napraw. Jak? Byłem pewien, że wiem, co robię. Ten system jest zbyt skomplikowany, powinienem cię posłuchać. Posłuchać. To jest to! Dyzio! Hej, kici, 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 Dyzio! Dyzio! Coś ty wymyślisz? Słuchaj. Dyzio! Dyzio! Tam! Słyszę go w tamtym pudle! Którym pudle? No, tamtym! Znaczy, którym? Wszystkie są takie same! W tym po prawej! Twojej prawej! O nie! To jeszcze nie koniec! Szybko za tym dronem! Hej, uwaga! Sorry, kolego! Nie ma sprawy, teraz ty prowadź! I... Mam cię! O, słodziak! Hej, ty już lepiej nigdzie nie lataj w przestworzach, dobrze? Dyziu, jak będzie, zgoda? Chyba mówi, że tak. Ten dźwięk może znaczyć tylko jedno. Ktoś obrabia bank. A to jest właśnie ten ktoś. Elektro! Ja się nim zajmę, Spidey. Nie, ja się nim zajmę. Już kiedyś walczyłem z Elektro. Spider-Man? No to teraz mnie widzisz, a teraz już nie! Nie możesz jeszcze zniknąć. Zaczekaj na taksówkę. Policyjną taksówkę do więzienia. Myślisz, że mnie zatrzymasz? To chyba będziesz w lekkim szoku. Powiększenie! Ej, podziemne kable, świetnie. Dzięki! Ten cwaniaczek tak łatwo się nie wywinie. Załatwiłabym sprawę, gdybyś mi się nie wtrącił. Ale to ty wtrąciłaś się mnie! Zresztą co za różnica? Wykiwał nas oboje, prawda? Bo próbowaliśmy atakować solo. Kiedy działam z Avengersami, najważniejsza jest współpraca. Kable prowadzą prosto do elektrowni. Wiedziałem. Elektro się doładowuje. To mi nasuwa pewną myśl. Miss Marvel, będzie potrzebna ta współpraca, o której mówiłaś. Elektro? Hej, nie zauważyłem cię. Co za mina? Ale się rozłościłeś. Czy ty próbujesz mnie kopnąć prądem? Bo jak tak, to podłujesz. Nie zdołasz mnie pokonać. Umiem się przeistaczać w czystą elektryczność. Jesteś jak żywa bateria. A baterię można naładować albo rozładować. Miss Marvel, gotowa? Dzięki za ustawkę, Spidey. Elektro, najwyższy czas cię wyłączyć. Chwila! Nie! Moja elektryczność! Czyżby rozładowały ci się baterie? Nie cierpię, jak to się dzieje. Chyba, że dzieje się tobie. Powiększenie! Gorący!
Biedny mruczuś. Utknąłeś na drzewie, głuptasku? No dobra, słonko. Łapka za łapką, popieńku i na ziemię, tak? Mruczuś, za daleko, tędy. Spróbujmy go jakoś zachęcić. Kici, kici, chodź tu, kici, kici. Czekaj. Jeśli przyczepię błękitny krążek zmniejszający do drzewa, skurczy się i mruczuś będzie mógł sobie zejść na ziemię. Nie, mój drogi, rzuciłeś czerwony krążek. Ten, co to wszystko powiększa. Wow, ktoś tu pokazał pazur. Myśli, że jesteśmy zabawkami. Jak nas zaraz drapnie, to będziemy piszczącymi. Hej, kto wypuścił kota z worka? Nurkujcie pod siecią, może mruczuś w nią wpadnie. Dzięki, Spidey. A może nie? Niech ktoś go złapie! Uwaga na głowę! Dzięki za ostrzeżenie. To moja wina. Muszę to odkręcić. Nie! Ja to załatwię. Raczej się załatwiłem. Sorry, wlazłem ci w drogę. To moja wina, bo cię nie ostrzegłem. Wyluzujmy się wszyscy i zastanówmy się, jak go zatrzymać. Na szczęście to się łatwo naprawi. Nie dorwał samochodu. Za mną! Patrzcie, mruczek siedzi w tunelu! Dobra, zastanówmy się chwilę, jak to rozegrać, skoro kotek jest zajęty. Ja to załatwię! Musimy trochę przystopować i opracować dobry plan. Ja zaczynam zwolna tracić nadzieję. Tak, wiem, Spidey. Mruczuś to ogromny problem, ale coś się wymyśli. Sorki, Osa. Byłem zbyt narwany. Wiesz, nie pomyślałem, że duży czy mały, mruczuś nadal jest kotem. I to jest to! Jeśli jakoś odwrócimy jego uwagę, będziesz mógł go zmniejszyć swoim krążkiem. Chyba mam pomysł. Osa, możesz zmniejszyć moc swojego żądła, żeby działało jak laserowy wskaźnik? Już się robi, nie ma sprawy. Czekam na twój sygnał! Cierpliwości. Jeszcze chwila. Jeszcze nie. Teraz! Dziesiątkę! Puszek znów stał się okruszkiem. Ha? Ha? Zły suchar? A. No dajesz, Spidey. Walnij w gong, wygraj nagrodę. Ha! Pobij ten wynik! Z przyjemnością. No pięknie, Thor. Śnieg w taki upał? Nie jestem synoptykiem, ale to jakiś odpał. Tak, ta paskudna pogoda nie jest normalna. Już widzę, kto ją zesłał. Mój nikczemny brat Loki. Proszę, Spider-Man, Thor i cała masa radosnych plażowiczów. Ha! Ponieważ z całego serca nienawidzę was superbohaterów i was ludzi, postanowiłem wam zepsuć tę waszą wakacyjną sielankę! Zostaw tych ludzi w spokoju! Tak, Loki, co ty z tym mrozem? Jak z wami wszystkimi skończę, nie będziecie zmarznięci, tylko zamarznięci! Będę cię osłaniać, manie Spidersonie! Nazywam się Spider-Man. No właśnie mówię, man Spiderson. Dobra, niech będzie. O, patrzcie tylko, ta kolejka górska ma chyba nieoczekiwane problemy techniczne. Główne zasady BHP. Nie bójcie się i trzymajcie się mocno. Loki się odsłonił. Ale ten człowiek potrzebuje pomocy. Muszę go uratować. Co? Może chwilowo jesteście górą, ale mam plan zapasowy. A kiedy się spełni, świat pogrąży się w zimowej ciemności. Na zawsze! Sprzedawca nie może poczekać, aż dorwiemy Lokiego? Znajdziemy Lokiego, jak pomożemy Dogowi Hudsonowi. A teraz patrzcie, jak mój ludowy olbrzym niszczy letnią radość. Na zawsze! Ja się zajmę tym dużym. A ja zajmę się tym nie za dużym, ale też nie za małym. Zgiń, przepadnij, monstru! Co? Gdzie on się podział? A to na chwilę pożyczę. Dzięki!
magii! Moja magia! Nie! A, zostaw go! To mój najlepszy klient jest! Lubię słoneczne dni i szczęśliwe zakończenia. Bez ciebie by nam się nie udało, panie Dogu Hodsonie. Dziękujemy. To ja dziękuję. Proszę, weźcie kilka wegedogów na koszt firmy. Dostałem wezwanie. Co się dzieje? Dziękuję wam obojgu za tak szybkie przybycie. Doktor Octopus jest w środku i ukradł zielony diament. Trzeba go powstrzymać. Takie malepkie macki? No to się doigrał. Zrobimy z nim porządek. Skoro już ukradł najcenniejszy klejnot w muzeum, to teraz pewnie zgarnia pozostałe. Pajęcze głowy myślą podobnie. Klejnoty są w różnych salach. No to najłatwiej go będzie złapać, jeśli zastawimy pułapki. Zgadzam się. Dobra, a jak już wpadnie w zasadzkę, wypatrzymy go przez kamery. Powinniśmy zastawić pułapkę tutaj. Jeśli Doc Ock się zbliży, zaplączę się w twojej sieci. Zostało już tylko 5 gablot. Zaczajmy się tutaj. Niebieski diament Mekosa to drugi najcenniejszy klejnot w muzeum. Na pewno najniebieściejszy. No i chyba go mamy. Co? Szybko, to ze wschodniego skrzydła. Ukradł obraz zatytułowany Drzewa. Ha? Nie znam się na sztuce, ale wiem, że obraz to nie klejnot. A, co się dzieje? Alarm za alarmem. Tym razem się tak łatwo nie wyplączesz, doktorku. Sorry, to tylko ja, a tamten gwizdnął cenny gobelin. Chwila, ale klejnoty zostawił? A to nie ma żadnego sensu. Gdzie on się znowu schował? Sprawdźmy nagrania z monitoringu. Widzę go! Wasza pajęcza banda nie może się mierzyć z geniuszem. Nie do wiary, znowu nam się wymknął. No to musimy próbować do skutku. Ale próbowaliśmy już wszystkiego. Pomyślmy, co wiemy. Ukradł zielony diament, potem obraz z drzewami. Drzewa są zielone, jak zielony diament. Tylko ukradł też ten gobelin. On nie jest zielony. Ale patrzcie, jego autor ma na nazwisko Zielony. A, to jest to! Zielony to łączy wszystkie kradzieże. To ulubiony kolor do oka. Teraz, kiedy wiemy, czym się kieruje, możemy go złapać. Ta rzeźba to ostatni zielony eksponat. Chyba coś słyszę. Przykro mi, dzisiaj zamknięte. A mówiłem, że lubię rozgniatać pająki? Spudłowałeś, doktorku. Dajmy mu popalić, Spidey. Do 3 razy sztuka. No, i proszę, dzieło sztuki. Tak, chyba nasze najlepsze. I tym razem już nam nie zwieje. Zobaczcie, co miał w worku. Czyli wszystko wraca na miejsce. Czy to Absorbing Man? Słyszałem, że siedzi w więzieniu. Siedział. Sam go tam wsadziłem. Po tym, jak próbował ukraść cały skarbiec bankowy. I miałem nadzieję, że tam zostaniesz, Absorbing Manie. No to się przeliczyłeś. Teraz wróciłem, żeby się zemścić. Hej, Czarna Pantero! Właśnie wchłonąłem twoją niezniszczalną zbroję! Pomocy! Spidermanie, trzeba natychmiast ściągnąć te dzieci z mostu! Cześć, dzieciaki! Wpadłem z małą podwózką. Następna stacja, solidny grunt. Hej, a gdzie wasi rodzice? Mama i tata są tam. Czyli po drugiej stronie. Okej, żaden problem. Czyli wracamy przez most. Ja chcę do mamy. Nie martw się, maluchu. Zabierzemy cię do mamy. Musimy zbudować nowy most. I nie będzie to łatwe. Moje wyrzutnie nie mają takiego zasięgu, widzisz? W takim razie naprawimy stary most.
Ale Absorbing Man nadal ma twój pancerz. Może się wymknąć. Te dzieci liczą na nas. Chcą być ze swoją rodziną. To jest zdecydowanie ważniejsze. Dobrze, ciągnijcie! Hej, państwo rodzice, dobra robota! Skaner pokazuje, że most jest stabilny. Szybko, dzieci! Co to nie? Nigdzie nie pójdziecie. Byłem wściekły już wcześniej, ale teraz jestem naprawdę wściekły! Spidermanie, idźcie! Nie mogę pozwolić, by znów chłonął mój pancerz. No dobrze, wreszcie jesteście znów z rodzicami. Mamo! Chodźcie, dzieci! Absorbing Man! Chłoń sobie to! A obczaj to! Dzisiaj masz taniec z gwiazdą! Dziękuję, że nam pomogliście! Masz rację, Czarna Pantero. Rodzina jest zawsze najważniejsza. Iron Manie! Nosorożec uciekł z więzienia i tratuje wszystko na swojej drodze! Słyszałem. Dlatego wziąłem do akcji to. Mój nowy promień chwytający złapie gagatka i ściągnie jak rybę na wędce. Hej, sam połknąłem haczyk. Dorwijmy go. Czekaj, nie jest gotowy. Iron Manie, uwaga! A ten już tutaj? Nosorożec niechcący podprowadził twój miotacz. Ta, no właśnie przed tym próbowałem cię ostrzec. Czyli co, teraz dostanę burę za to, że wziąłem go bez pozwolenia? Dostałbyś, gdyby nie to, że teraz mamy odrobinę pilniejszy problem. Może powinieneś to nazwać nosorożcowym magnesem. A może powinienem dać nalepkę, uwaga, pytać o zgodę przed użyciem. Trzymam za przód! Ja trzymam za tył! Magnes zgarnia wszystko, co jest z metalu. Wiesz co, ten twój promień chyba jest tak jakby odrobineczkę silniejszy niż trzeba. Naprawdę? No, ale serio nie wiedziałem, że to tak wyjdzie. Gdybym zapytał o zgodę, nie doszłoby do tego. Ten magnetorożec robi się tak wielki, że jak wyjdzie na ulicę, posypią się budynki. Masz rację. Ale skoro ledwie zmieści się na ulicy, to może udałoby się go zagonić w jakieś ciasne... A! Do tunelu! Otóż to! Musimy go tylko wyprzedzić i jakoś tam zapędzić. Pestka! Wisztawio! Spróbuj nas złapać, ty paskudna sterno śmieci! No i zapędziłeś się, że tak powiem, w nosi róg. Mogę wyłączyć twój promień? Miło, że zapytałeś, ale może najpierw trochę sieci, żeby nam nie uciekło od razu, jak się uwolni. Słusznie. Tym razem wszystko jak trzeba. Jak widać, pytanie o zgodę czasem pomaga nam uniknąć stratowania. Mogę pograć twoją piłką? Jasne! Odsuń się trochę, to ci rzucę. Ale rzut! Nosorożec uwolnił się z laboratorium i tradycyjnie tratuje wszystko na swojej drodze. Ty spróbuj go powstrzymać, a ja ewakuuję okolice. Hej, stary, pamiętasz mnie? Co tam porabiasz? Coś ciekawego? I teraz to jest ta chwila, kiedy rzucam suchara, ty się złościsz, ja cię pokonuję i game over. Chyba mnie nie dosłyszał. Dobra, mam jeszcze plan B. Ten człowiek stoi mu na drodze. Hej, tędy, szybko! Wiem, że nie jestem go w stanie zatrzymać, ale może ta wywrotka zdoła. Myślałem, że to styknie. Musimy znaleźć na niego jakiś sposób, ale przede wszystkim trzeba go odnaleźć. Już go namierzyłem. Nadal biegnie, ale ulice przed nim są kompletnie puste, więc spróbuję go zgarnąć. Czekaj, były kompletnie puste, ale teraz jest tam autobus i wysiedli z niego ludzie. Tym razem ja ogarnę ewakuację, a ty goń nosorożca. Hej, ty! Zatrzymaj się w tej chwili!
To go zezłościło. Mam nadzieję, że Spidey zdążył wszystkich ewakuować. Słuchajcie, musicie uciekać, zanim nosorożec się tu zjawi. Jesteś jakimś ulicznym artystą przebranym za Spidermana? Nie, jestem prawdziwym Spidermanem. Musicie usunąć się z drogi. Spidey, mów do nich tak, żeby posłuchali. Próbuję, ale wszyscy mają mnie w nosie. Uwaga, uwaga, panie i panowie, proszę wszystkich o uwagę. Niebezpieczny złoczyńca, nosorożec, wydostał się na wolność i biegnie w tym kierunku. Dlatego proszę opuścić ten obszar, dopóki Spider-Man i ja nie zdołamy go pojmać. Dziękuję wszystkim! Wow, wreszcie do nich dotarło. Ponieważ jestem mała, ludzie nie zawsze mnie słyszą. A jeśli mnie ignorują, zawsze mówię głośno i stanowczo komunikuję, czego chcę. Właśnie mi podsunęłaś pomysł. Mówiłaś wyraźnie i ludzie cię posłuchali. Zrobimy tak samo z nosorożcem, tylko że tym razem sprowokujemy go i wciągniemy w zasadzkę. Tak, zróbmy! Stój! Nosorożcu, chcę, żebyś mnie wysłuchał. Musisz się poddać i zakończyć wreszcie tę demolkę. Słyszałeś, co powiedział Spidey? Powiedział, że nie masz wyboru. Musisz się poddać i wrócić do więzienia. Tak, chyba nas usłyszał. Mokry cement, to załatwi sprawę. Chyba masz rację. Tutaj, nosorożcu, tędy! Fajnie, że sponsorujesz wystawę na temat Vibranium, Czarna Pantero. Dziękuję, Spider-Manie. Vibranium to najbardziej pożyteczny metal na świecie. Chętnie bym z niego zmajstrował jakiś drobiazg dla siebie. Ujawnienie sekretów Vibranium pomoże ludziom na całym świecie. A co do technologii, zaczekaj, aż zobaczysz okręt Jemandi, nasz bezzałogowy transportowiec. Ten, który właśnie stanął na środku zatoki? Nie powinien się tam zatrzymywać. Coś tu jest nie tak. Wiesz, co jest nie tak? Zakłóciłem działanie komputerów pokładowych ultrapromieniem. Ukradnę całe Vibranium i zrobię z niego niezniszczalny pancerz, zanim ktokolwiek będzie w stanie mnie dopaść. Wyobraź sobie, jakich zniszczeń narobi wtedy ten łot. Musimy mu przeszkodzić. Niestety, okręt jest za daleko, poza naszym zasięgiem. Chyba, że... Genialny pomysł, poprosić policję o podwiezienie. Zobacz, jaki niebezpieczny korek spowodował Ultron. Nie ma nic gorszego niż mądry złoczyńca. A! Szybciej, proszę! Uwaga! Lepiej zwolnijmy, kapitanie, albo będziemy mieli morze kłopotów. Dobry pomysł i uwielbiam takie morskie żarciki, Spidey. To nie jest najlepszy moment na krotochwilę. Ludziom trudno się skupić na zadaniu, kiedy się boją. Poczucie humoru pomaga im się odprężyć. Przydałoby ci się. Mam świetne poczucie humoru. Cała Wakanda to w kółko powtarza. Jasne, ale może dlatego, że chcesz to usłyszeć? O, może to i racja. Okej, spróbujmy więc pokonać Ultrona odrobiną humoru. I takie podejście rozumiem. Kiedy wchłonę Vibranium z tego pojazdu do swojego pancerza, zostanę najpotężniejszym superłotem w historii. Hej, Ultron! Puk, puk! Co? Nie co. Kto? Powinieneś odpowiedzieć, kto tam? A wtedy ja odpowiem. Ja! Czarna Pantera! Nie! Niezwykle celna puenta. A owszem. Zobacz, stanął jak wryty. Hej, jednak masz poczucie humoru. Próbowaliśmy powstrzymać Stegrona na 4 wystawach, a może i 5? Ja już nie nadążam. I rozwalił całą wystawę dinozaurów, tak po prostu nie można. Nareszcie, klejnoty. Widzę go! Hej, mogę obejrzeć? Wow. Czy wy, herosi, nigdy nie odpuszczacie? Myślałem, że to raczej oczywiste, że nigdy. Co tu robić? Stegron przeszedł przez sieci, jakby był powietrzem. Nie zniechęcaj się, Spidey. Chodź, jeszcze go dorwiemy. Teraz już nie robią takich piramid jak dawniej. Leży na nas chyba z 1000 głazów.
Co za fatalny dzień. Hej, jeszcze nie spisuj nas na straty. Wychodziliśmy cało z gorszych tarapatów już nieraz. Myślmy pozytywnie, próbujmy dalej i dajmy z ciebie wszystko. Nie dam rady ich unieść wyżej, ale chyba się już przeciśniesz. Po prostu nie wiem, jak we dwóch mamy pokonać te grona. Nie łam się, wydostaliśmy się spod tych kamieni, to i na to znajdzie się sposób. Może to jest to. Znalazłeś inny sposób, żeby się odgrzebać, a ja chyba mam inny pomysł, jak pokonać Stegrona. I to rozumiem, dajesz, kolego! Hej, Stegron! A czy ty masz bilecik? Bo jak nie, to wysiadka. Koniec trasy dla pana. Spider-Man! Tak, i nie zapomnij o starym kumplu Reptilu! Dasz radę, Peter! Jak to mówią, im większy przeciwnik, tym ciężej upada.